Poszukując początku batalionu Kilińskim, musimy się cofnąć aż do samego początku okupacji, kiedy w pierwszych miesiącach okupacji mniejsze organizacje łączą się ze sobą i powołują batalion Wistula. Przechodzi on następnie pod komendę dowództwa Związki Walki Zbrojnej, przeformowanej w 1942 roku w Armię Krajową, a 23 kwietnia 1943 roku zmienia nazwę na batalion imienia pułkownika Jana Kilińskiego. Choć równie dobrze często w literaturze stosuje się bardziej krótką nazwę, mianowicie batalion Kiliński. W pierwszym okresie okupacji żołnierze batalionu Wistula, batalionu Kiliński działali w ten sposób, że prowadzili szkolenie w konspiracyjnych szkołach podchorążych i szkołach podoficerskich. Działali także w zakresie małego sabotażu oraz uczestniczyli w wszelkiej maści kursach, takich na przykład jak kursy motorowe, które miały się przydać w późniejszej już otwartej walce z okupantem. W późniejszym okresie okupacji, pod koniec roku 1943, a zwłaszcza w pierwszej połowie roku 1944, zaczęto się już bardziej koncentrować na zbiórce broni, a także zapasów, które miały być przydatne w przyszłych walkach. Żołnierzom batalionu Kiliński przyszło działać na terenie 4 rejonu 1 obwodu Śródmieście okręgu Warszawa AK. 4 rejonem dowodził major Stanisław Steczkowski, pseudonim Zagończyk. W tamtym czasie, już w 1944 roku, batalionem dowodził rotmistrz Henryk Rojcewicz, pseudonim Leliwa. Pod swoją komendą miał dwa zgrupowania. Zgrupowanie 9, którym dowodził osobiście, i zgrupowanie 10, którym dowodził porucznik Leon Gajdowski, pseudonim Ostoja. W sumie było to około 800 żołnierzy podzielonych na 7 kompanii. To byli bardzo ciekawi ludzie, albowiem był to cały przekrój okupacyjnej Warszawy, była więc to ludność robotnicza, ludność inteligencka, szare szeregi. W szeregach późniejszego batalionu Kiliński walczyli tacy ciekawi ludzie jak Alina Janowska, czyli późniejsza sławna aktorka, znana m.in. z serialu Wojna Domowa, oraz Zdzisław Maklakiewicz, znany po wojnie aktor. Powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku. Akurat w Śródmieściu pierwsze walki zaczęły się około godziny 16:20, kiedy w rejonie Placu Napoleona, czyli dzisiejszego Placu Powstańców Warszawy, rozpoczęła się strzelanina z oddziałem niemieckim, która wkrótce spowodowała rozniesienie się walk na okoliczne tereny. To zaś wymusiło na rotmistrzu Leliwie przyspieszoną mobilizację podległych sobie oddziałów. Równocześnie porucznik Ostoja uwikłał się w walki i to także wymusiło przedwczesne rozpoczęcie walk. Pomimo tego, że żołnierze zostali poniekąd zmuszeni do rozpoczęcia walki wcześniej, udało im się osiągnąć cały szereg sukcesów. 9 zgrupowanie, którym dowodził osobiście rotmistrz Leliwa, walczyło z oddziałami niemieckimi w rejonie właśnie Świętokrzyskiej, placu Napoleona, czyli Placu Powstańców Warszawy, i udało się 1 sierpnia zdobyć gmach Towarzystwa Ubezpieczeniowego Prudential, bądź nazywany Prudencjalem. Był to bardzo ważny sukces, albowiem flaga, biało-czerwony sztandar, który zawisnął na tym budynku, a który zawiesił Jerzy Frymus, pseudonim Garbaty, powiewała na najwyższym budynku w ówczesnej Warszawie i jednym z najwyższych w Europie. Był to bardzo duży sukces, jeżeli chodzi o morale powstańców, albowiem powiewający biało-czerwony sztandar bardzo wpływał pozytywnie na ich morale. Zaczęto także walczyć z innymi oddziałami niemieckimi. Szczególnym problemem w tamtym czasie był gmach Poczty Głównej, który mieścił się vis-a-vis gmachu Towarzystwa Prudential. Obecnie w tamtym miejscu jest Centrala Narodowego Banku Polskiego. Natomiast ten budynek, gmach Poczty Głównej, był bardzo takim
potężnym gmachem, silnie ufortyfikowanym, obsadzonym przez dosyć dużą załogę i dlatego też w pierwszych godzinach powstania nie udało się go opanować. To zaś stało się dopiero 2 sierpnia po południu. W trakcie walki o gmach żołnierze, którzy walczyli w rejonie właśnie Placu Powstańców, zdobyli jeden z pojazdów niemieckich, był to dokładnie Jagdpanzer 38T Hetzer, który następnie został, jako że był uszkodzony, został wmontowany w barykadę zamykającą ulicę Szpitalną, a następnie już kilka dni po zdobyciu gmachu został przetoczony do gmachu Poczty Głównej, by tam w oparciu o tamtejszy park narzędziowy być naprawianym. Planowano go użyć bojowo, jednak na to zaś ostatecznie nie wyraziło zgody dowództwo powstania, które obawiało się, że użycie tego pojazdu na ulicach miasta wymagałoby obniżenia barykad, a to zaś z kolei osłabiłoby zdolności defensywne różnych oddziałów powstańczych, nie tylko samego batalionu Kiliński, ale i także szeregu innych oddziałów powstańczych. Tym samym Hetzer, który został ochrzczony również chwatem, został postawiony w gmachu Poczty Głównej i tam doczekał swoich dni. Zresztą gmach Poczty Głównej jest w ogóle ciekawym budynkiem, albowiem mieścił on nie tylko dowództwo batalionu Kilińskiego, nie tylko był garażem Hetzera, ale także mieścił miejsce, gdzie nadawała powstańcza radiostacja Burza. Radiostacja Burza została zmontowana przez strzelca Włodzimierza Markowskiego, Rybkę. Rybka był zapalonym krótkofalowcem, człowiekiem, który w oparciu o znalezione gdzieś w budynkach elementy zdołał zmontować radiostację i nadawać przez nią informacje, które przeczytał w biuletynie informacyjnym. A kiedy 8 sierpnia rozpoczęła nadawanie radiostacja Błyskawica, Burza wzmacniała jej sygnał, retransmitując go. Kres Burzy, podobnie zresztą jak zdobycznego działa pancernego, przyniósł połowa września 1944 roku, kiedy gmach Poczty Głównej zawalił się w wyniku nieprzyjacielskiego bombardowania. Równocześnie oddziały porucznika Ostoi, który walczył troszeczkę bardziej na zachód od dzisiejszej ulicy Świętokrzyskiej, tam troszeczkę zahaczając nawet o bliższą Wolę, również usadowiły się na pozycjach. Po kilku dniach jednak to zgrupowanie zostało zlikwidowane, a cały oddział już jako jeden zwarty batalion był dowodzony przez rotmistrza Leliwę. A jednym z takich ważniejszych bitew, jakim przyszło walczyć żołnierzom rotmistrza Leliwy, był gmach Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej, czyli gmach PAST. Przez powstańców z taką charakterystyczną warszawską swadą nazywany PASTą. Żołnierze batalionu Kiliński planowali przypuścić szturm na niego jeszcze 1 sierpnia 1944 roku, ale kiedy rotmistrz Leliwa zorientował się, że budynek jest silnie ufortyfikowany, w dodatku ma połączenie z Ogrodem Saskim, który także w tamtym czasie był bardzo silnie obsadzony przez Niemców, zdecydowano się go odsunąć szturm i podjąć go dopiero w następnych dniach, kiedy sytuacja w najbliższym rejonie się unormuje. I taki pierwszy szturm podjęto nad ranem 3 sierpnia, a potem już w kolejnych dniach również podejmowano te szturmy. One za każdym razem były krwawo odpierane przez Niemców, bowiem Niemcom bardzo zależało na tym, żeby ten budynek utrzymać. Ponieważ PAST było jednym z dwóch obok Prudencjalu, był to drugi najwyższy budynek w Warszawie, można było z niego dojrzeć kawał miasta. Był to więc idealny punkt dla niemieckich obserwatorów artyleryjskich oraz strzelców wyborowych, a także w budynku tym znajdowały się bardzo zaawansowane urządzenia techniczne, które służyły do utrzymywania łączności pomiędzy oddziałami walczącymi nawet na froncie wschodnim. Mówiąc prosto, Berlin przez PASTę przekazywał rozkazy dla wojsk walczących na froncie wschodnim. Dlatego też Niemcom zależało na tym, żeby ten budynek utrzymać. Ale z drugiej strony powstańcy chcieli ten budynek bardzo zdobyć, bowiem dawał im się on we znaki ze względu na bardzo szerokie pole ostrzału, a przy okazji właśnie na te urządzenia technologiczne, które chcieli bardzo, bardzo zdobyć i wykorzystać je do swoich celów. Ale te akcje na PASTę kończyły się zawsze stratami.
No więc co zrobić z tą pastą? U nas był komendantem takiej straży pożarnej, bo tam na tej poczcie się paliło często, bo to jak z tych bombardowań, z tego wszystkiego, no, pożary były i gaszenie pożarów też zajmowało nam sporo miejsca. Był taki porucznik Jarząbek. I tak żeśmy zaczęli rozmawiać, była motopompa. Najpierw używana do gaszenia pożarów, póki była woda, bo była sadzawka na placu, na pola. Taka, Niemcy porobili takie przeciwpożarowe, tylko któregoś dnia tam rzucili bombę i woda się wylała i zalała nam nawet kwatery, bo krzyk się zrobił, że potop. Bo się kąpali w tej sadzawce jeszcze, jak było gorąco. No i brało się wodę do pożarów, naprawdę wody nie było. Ale motopompa została. No i tak mówimy, a jakby do tej motopompy załadować jakieś takie mieszanki palne jak do butelek, i oblać tą pastę. Mówi, no może by to i wyszło, tylko trzeba dobrać skład mieszanki, żeby to się paliło, a żeby nie wybuchło w pompie. No, no jakoś nam się udało dobrać, dobra. No ale teraz trzeba zgodę. No więc jestem na odprawie dowódców kompanii u dowódcy batalionu i mówię mu, panie rotmistrzu, bo ostatnio pułkownik, a wtedy był rotmistrzem jeszcze, panie rotmistrzu, ja uważam, że jedyne wyjście to jest podpalić. No, ale tam zawsze brał udział delegat pasty. Proszę pana, co pan mówi, tam są milionowe urządzenia, instalacje telefoniczne faktycznie były, bo telefony były czynne. Myśmy na przykład się zabawiali dzwonieniem do gestapo i rozmowami z nimi. Ci wrzeszczeli, szlak ich trafiał, my na nich wymyślaliśmy, kto umiał po niemiecku, to trochę wymyśla. No i taka zabawa była, no były telefony i działały. No i jeżeli to się podpali, to się wszystko zniszczy. No więc na razie upadło. Pułkownik Radban w końcu dał, Pfeiffer dał zgodę na użycie tej pompy. Rotmistrz Szleliwa zebrał swoje podległe sobie batalion Kiliński, a także inne oddziały, między innymi pododdziały wydzielone przez zgrupowanie Bartkiewicz, kompanię Koszta, oddziały saperów okręgu Warszawa AK i zaplanował natarcie, które miało być w myśl którego oddział szturmowy miał się wedrzeć od strony ulicy Próżnej i Bagno, a jednocześnie zaś budynek miał zostać podpalony za pomocą motopomp rozlewających mieszankę zapalającą. No więc co, no, trzeba było przetransportować z poczty, no na plecach oczywiście tą pompę tam pod pastę. No i trzeba było dostarczyć zapas paliwa tej mieszanki, którą żeśmy narobili. A tam był zapas paliwa, bo oni mieli tam duży agregat prądotwórczy i całą tam podstację, transformator taką lokalną do zasilania. No to w kanistrach zorganizowano taki był sierżant Tomek w trzeciej kompanii, szef kompanii bardzo energiczny. Pod jego nadzorem zorganizował tych noszowych czy nosicieli, no i każdy dostał po dwa kanistry i targał tam pod tą pastę. Pierwszy taki szturm został podjęty nad ranem, około godziny 2:30 w nocy 20 sierpnia. Po kilku godzinach walk powstańcy zostali odparci. Jednakże rotmistrz Leliwa, który miał w tamtym czasie swoje miejsce dowodzenia w budynku stojącym przy ulicy Świętokrzyskiej, w miejscu, gdzie dziś jest wejście do stacji metra, nakazał ponowić ten atak i żołnierze się do tego budynku wdarli. Po kilku godzinach pasta była zdobyta, powstańcy wdarli się na górę, okazało się, że Niemcy zeszli studzienką ogniotrwałą do piwnic. Po zejściu do piwnic i ich wyczyszczeniu okazało się, że Niemcy stracili w toku walk około 36 żołnierzy i 115 jeńców zostało wziętych do niewoli. Straty polskie wynosiły również około 30 żołnierzy. Co więcej, sukces powstańczy był tym większy, że udało się wyzwolić całą dużą liczbę jeńców polskich, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, którzy zostali wzięci przez Niemców do niewoli w pierwszych dniach powstania. Co więcej, sam rotmistrz Leliwa został za zdobycie tego budynku awansowany do stopnia majora i odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Pozostali żołnierze zostali odznaczeni różnymi odznaczeniami, w tym krzyżami walecznych. Zostali także wymienieni w specjalnym rozkazie dowódcy pierwszego obwodu Śródmieście Okręgu Warszawa AK, Franciszka Edwarda Pfeiffera, pseudonim Radwan. I budynek pasty został utrzymany przez powstańców do końca walk.
Jednak nie był to jedyny sukces powstańców z Batalionu Kilińskiego. Trzeba także, nie można także zapomnieć o tym, że budowano barykadę, przekop przez Aleje Jerozolimskie. Aleje Jerozolimskie był to kolejny bardzo ważny punkt na mapie powstańczego miasta. Rozdzielał on bowiem powstańcze pozycje w Śródmieściu na dwie części. I stanowiąc tym samym jedyną drogę, przez którą można było przejść pomiędzy północnym a południowym Śródmieściem. Niemcy zaś usiłowali powstańcom w tym przeszkodzić, ostrzeliwując tę ulicę z wielu pozycji bojowych. Największą taką, najbardziej taką większą twierdzą, która strzelała wzdłuż alej, był gmach Banku Gospodarstwa Krajowego. Dlatego też w pierwszych dniach powstania przebieganie przez Aleje Jerozolimskie było praktycznie biorąc loterią. Bardzo niebezpieczną loterią, bowiem ze względu na bardzo silny ostrzał trzeba było transportować rannych po otwartej przestrzeni, a transportowano wszystko. Broń, amunicję, żywność, przerzucano wojska. Dlatego też bardzo ważne było zbudowanie przekopu. Przekop ten był tym trudniejszy w budowie, że pod alejami jerozolimskimi biegnie tunel linii średnicowej, co zaś pozwoliło wykopać jedynie około kilkudziesięciocentymetrowy rów. Aby więc wzmocnić jego właściwości ochronne, wzdłuż tego przekopu zbudowano podwójną barykadę z worków z piaskiem, płyt chodnikowych, kostek bazaltowych, ze wszystkiego, co tylko się dało. Od północy, od numeru 22, budowali żołnierze z Batalionu Kilińskiego, od południa, z numeru 17, budowali żołnierze z Batalionu Bełt. Barykada ta, pomimo wielkich wysiłków niemieckich, żeby ją zniszczyć, ostrzeliwając zarówno z broni maszynowej, jak i wykorzystywali czołgi, miny samobieżne i wszystko, co tylko byli w stanie wykorzystać, została ona utrzymana aż do końca powstania warszawskiego. Warto także zauważyć, że żołnierze z Batalionu Kilińskiego działali również na innych rejonach, walcząc m.in. w rejonie dzisiejszej ulicy Królewskiej, Grzybowskiej, Placu Grzybowskiego. Sformowano także 17 sierpnia kompanię szturmową, która została oddana pod operacyjne dowództwo Romualda Podwysockiego, pseudonim Ostoja. Porucznik Podwysocki dowodził batalionem imienia Sowińskiego i ta kompania szturmowa walczyła w rejonie dzisiejszej ulicy Żelaznej, Grzybowskiej, Waliców, Ceglanej, czy dzisiejszej Pereca. Tam też dzielnie, bohatersko walcząc i ponosząc duże straty. Również żołnierze na innych odcinkach, żołnierze Batalionu Kilińskiego walczyli w bardzo ciężkich warunkach i nie oddali Niemcom ani pięci ziemi. Mimo że Niemcy stosowali wobec nich wszystkie metody, jakie tylko byli w stanie w tamtym czasie wykorzystać, łącznie z najcięższą artylerią. Dość powiedzieć, że gmach Prudentialu został uderzony przez najcięższy pocisk niemiecki 600 mm wystrzelony z Kargeret Ciu. Budynek się nie zawalił, wytrzymał uderzenie tego pocisku. Jak się oblicza, powstańcy z Batalionu Kilińskiego wyruszali do powstania w liczbie około 800 żołnierzy. W toku walk ich oddział się rozrósł do liczby w sumie około 2000 żołnierzy. Zginęło około 500 z nich. Kolejnych 900 zostało lżej lub ciężej rannych. I utrzymali swoje pozycje aż do 2 października 1944 roku, kiedy na mocy traktatu o zakończeniu działań wojennych na terenie Warszawy, czy kapitulacji powstania, mówiąc prost, walki zakończyły się. Jednak ich historia nie kończy się aż 2 października, albowiem na mocy postanowień kapitulacyjnych z oddziałów Armii Krajowej miano sformować 3-kompanijny batalion, tzw. batalion asystencyjny, który po kapitulacji, po wyjściu wojsk z miasta, miał dozorować pozostawione tam jeszcze składy amunicji, szpitale i zadbać o to, aby w poprawny sposób one zostały przekazane Niemcom. Ten batalion sformowano, w jedną kompanię sformowano z żołnierzy z batalionu Miłosz, dwie zaś kompanie z żołnierzy batalionu Kiliński. Oni przybywali w mieście aż do 9 października 1944 roku, kiedy wyszli do niewoli.